Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 ciekawostek inwestycji Strefa Progress na Piotrkowskiej 217 w Łodzi. Koniecznie oglądajcie do końca, ponieważ wdrapiemy się na najwyższy żuraw w Łodzi. Nazywam się Patryk Nocek, lecimy z odcinkiem. Uważny widz mojego kanału zauważył, że już tutaj kiedyś nagrywaliśmy i w ogóle wtedy jak nagrywaliśmy, coś wzbudziło bardzo moją ciekawość. Mianowicie w tym budynku on nie rósł jakby w całym swoim rzucie, tylko był taki wygryzek, w którym ten budynek po prostu nie był budowany i zastanawiałem się, o co chodzi. I dzisiaj zapytałem tutaj inwestora i już śpieszę Wam z ciekawą historią. Wyobraźcie sobie, że w kolizji z tym budynkiem na parterze była istniejąca trafostacja. Inwestor podjął decyzję, że pomimo tego, że nie udało się rozwiązać tej kolizji i zacząć budować po prostu ten budynek normalnie, podjął inwestor decyzję tak, żeby po prostu budować fragment tego budynku, a w międzyczasie rozwiązywać tą sytuację. No i właśnie w międzyczasie udało się usunąć tą kolizję, przesunąć tą trafostację i budynek potem, ten wygryzek tego budynku był budowany od dołu do samej góry. Budynek, na którym się teraz znajdujemy, pierwotnie został zaprojektowany jako apart hotel, natomiast deweloper podjął decyzję, żeby przeprojektować ten budynek i zrobić tutaj zwykłą mieszkaniówkę wielorodzinną. Jaka jest różnica? Przede wszystkim w apart hotelu można lokalizować jednostki mieszkalne poniżej 25 metrów kwadratowych powierzchni. Natomiast w mieszkaniówce wielorodzinnej właśnie to ograniczenie dotyczące powierzchni się zaczyna od 25 metrów. Dopiero powyżej 25 metrów kwadratowych można budować mieszkania. I powiem Wam, że jest to już któryś przypadek z rzędu, w którym zauważam, że właśnie deweloperzy pierwotnie projektują właśnie apart hotele, zamieszkanie zbiorowe czy inny rodzaj budynku usługowego, który pozwala robić te jednostki mniejsze, a potem przeprojektowują na zwykłą mieszkaniówkę wielorodzinną. Z mojego jednak punktu widzenia uważam, że jeżeli rynek jest gotowy na to, żeby kupować właśnie tanie, małe jednostki, które nawet, czy na przykład jak ktoś chce kupić mieszkanie i ma mało kasy i będzie w stanie kupić takie mniejsze i dla niego to jest wystarczające i chciałby kupić i jest taki produkt na rynku, no to super. Z drugiej strony, a nawet z tej samej strony, takie małe mieszkania osiągają większą rentowność najmu, czyli takie mieszkanie po prostu będzie bardziej rentowne, będzie można więcej na nim zyskać z tego samego kapitału. Więc teraz ja jestem ciekawy i Waszej opinii, no bo czy lepiej budować właśnie te duże mieszkania, czy jednak jak niektórzy mówią, huf klatkowy, małe mieszkania, tego nie można budować. Ciekawy jestem Waszej opinii, dajcie znać w komentarzu. Ścisła zabudowa śródmiejska wiąże się z wieloma wyzwaniami i tutaj, jak widzicie, mamy budynek istniejący i tuż obok niego jest budynek nowo projektowany. W tym budynku istniejącym na jego szczycie było okno. W takiej sytuacji to okno trzeba zamurować i zwracam Waszą uwagę, ponieważ ten temat jest zawsze takim trudnym tematem, bo trzeba się z tym sąsiadem raczej dogadać na to, żeby była możliwość zamurowania tego okna. Kolejnym tematem było to, że te budynki mają różny poziom posadowienia i w związku z tym trzeba było wzmocnić fundamenty budynku istniejącego. Tutaj została zastosowana metoda jet granting, czyli to są tworzyć takie kolumny, gdzie miesza się grunt pod wysokim ciśnieniem razem z zaczynem i w ten sposób wzmacnia się tu fundamenty. Ale żeby to wykonać, żeby było możliwe to wykonanie na początku, trzeba było wzmocnić ten istniejący budynek konstrukcją stalową. Jeżeli zainteresował Was ten temat, to odsyłam Was do odcinka, w którym pokazałem 5 błędów ścisłej zabudowy śródmiejskiej. Najwyższy żuraw w Łodzi. Powiem Wam, że uwielbiam to w mojej robocie tej YouTube'owej, że właśnie mogę odwiedzać Wasze budowy i pozwalacie mi na to, żebym wchodził na te żurawie i oglądał te piękne widoki. Jak część z Was wie, uwielbiam właśnie wchodzić na dachy, na różne tego typu, wiecie, takie niedostępne trochę przestrzenie i te żurawie trochę takie są i właśnie pozwalają podziwiać to, co się dzieje na mieście. A najwyższy żuraw, bo budowany jest tutaj jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Łodzi. Dajcie znać w komentarzu na dole, jakie inne budowy lub zakończone inwestycje pokazać Wam na swoim kanale.
Po tej stronie pojawiają Wam się inne ciekawe odcinki do obejrzenia, a po tej stronie możliwość subskrypcji mojego kanału. Patryk Nocek, cześć, cześć!